Cześć ludzie kochane. Może widzieliście wczoraj, jak premier Norwegii był taksówkarzem. Pojeździł trochę jako taksówkarz. Więc to ci klienci to byli ludzie z castingu. Wybrani tacy do kursu, to było wszystko taka. To nie było tak, że podjeżdża pod post i bierze klienta, czy na zamówienie jedzie. Ale to nieważne. Słuchajcie, tak jak jakiś czas temu prezydent Obama też tam sprzedawał hot dogi, czy kawę sprzedawał, już nie pamiętam, jak to, o co chodziło. I tak myślę, czy nasz premier też by może, no przecież to jest dla żartu wszystko, czy też by się zgodziło. Ja wiem, być taksówkarzem. No albo ja wiem, może dozorcą. Przecież to tak, i premier Norwegii, i prezydent Ameryki. To wszystko było uzgodnione, ludzie z castingu. Przecież, że nie każdy tam. I tak przed chwilą wiem, kto klient, kto wsiadał. Ale i tak właśnie myślę, czy któryś z naszych z rządu, ja wiem, premier, no prezydent to raczej nie, ale może premier, czy któryś minister tam został, ja wiem, taksówkarzem, czy kim. A nie cały czas się dobijali. A to pisiory, a to platfusy, a to ktoś jeszcze. Obrzucają się błotem, kurczę. Jakże, ja wiem, może no, ludzie z castingu to z castingu, ale poza tym cała Polska widzi, jak by widziała, jak podejście by było do tego. I słuchajcie, jak do tego filmu macie zamiar wrzucać komentarze jakieś tam obrażające kogoś z rządu, piszcie lepiej od razu do kancelarii premiera czy prezydenta. Ja ten film też wyślę do kancelarii premiera. Może zostanie jakimś tam, jak mówię cały czas, o, może konduktorem, taksówkarzem, a może kanarem w tramwaju czy coś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymcie się, ludzie kochane. Na razie, cześć.